co inwestować, kiedy gospodarka cały czas zaskakuje? Diamenty, sztuka, złoto, książki artystyczne, w sumie dobra trwałe i piękne. A może nieruchomości, giełda, obligacje, ETF? W programie Ekonomicznie często rozmawiamy o tym, jak reagować na nagłe zmiany na rynku. Szukamy ponadczasowych rozwiązań. Partnerem tej audycji jest Gold Saver. To sklep, w którym możesz kupić uncjową sztabkę złota po kawałku. Chcesz sprawdzić, czy to rozwiązanie dla Ciebie? Zarejestruj się w sklepie Gold Saver, a z kodem ekonomicznie dostaniesz 100 zł bonusu do pierwszej sztabki. Pamiętaj, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. W Stanach Zjednoczonych oczywiście nadal istnieją te kanały biznesowe, które nadają praktycznie na okrągło. Co godzinę jest serwis. Nie możesz mówić w tych mediach, że dzisiaj akcje wzrosły o 0,2%. Tak właściwie nie wiadomo dlaczego, bo się nic wrócimy nie stało. Jutro. Ale tak się ułożyły transakcje, że podrożało troszeczkę. Co byłoby zgodne z prawdą, tylko zawsze jasne. Szukasz, że podrożały, bo... Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Pytanie mam banalne na początek, ale pomyślałem sobie, skoro naród to łyka i zaczyna wierzyć, że kursy walut pochodzą z innego miejsca niż wydawało mi się przez lata, że pochodzą, to zapytam Cię, skąd się biorą kursy walut? No, nagrodzony Rafale Drogi. Słucham. Najłatwiejsza odpowiedź to jest, że z rynku walutowego. A co ale to jest rynek walutowy? Tu właśnie można zadać pytanie, co to jest rynek walutowy i to już jest trudniejsze. No, proszę bardzo. Co to jest rynek walutowy? To zależy dla kogo. Nie, no tak naprawdę rynek walutowy to jest takie miejsce, na którym się zawiera transakcje walutowe. 7,5 biliona dolarów dziennie. To są ostatnie dane z 2022 roku. Bank rozliczeń międzynarodowych. Jest taki bank, Bank Banków, o nim mówią, z siedzibą w Szwajcarii. Robi takie wyliczenia raz na 3 lata, więc kolejne będzie w 2025. Z 2022 wyliczenia mówiły o tym, że to jest 7,5 biliona dziennie globalnie na całym rynku walutowym i że tak zwane podmioty niefinansowe w tym rynku mają jakieś 4%. Czyli 96 to są podmioty finansowe, czyli banki i różne instytucje finansowe, które nie są bankami, czyli fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, tego typu. No głównie fundusze. Dobra. Idąc dalej, wydawać by się mogło banalne pytania, ale jednak fundamentalne, patrząc po wiedzy ekonomicznej niektórych Polaków. A dlaczego euro kosztuje tyle, ile kosztuje? Albo ile dolar kosztuje tyle, ile kosztuje? A skąd wiesz, ile kosztuje gdzie euro? Ja sprawdzę, ile kosztuje euro teraz? Co powinienem zrobić, gdybym chciał sprawdzić? Ale weź co to znaczy, że euro? Nie, no bo możesz sprawdzić. Odpalisz sobie wszystko jedno jaką stronę i tam będzie napisane euro kosztuje 4,3468. Wejdę na stronę Pulsu Biznesu. Nie, żeby nie było, dobra? Puls Biznesu. No i, no i ile no, kosztuje poczekaj, euro? Poczekaj, Puls Biznesu. Kurs euro. Proszę bardzo. Kurs euro w danej sekundzie, 4, kiedy 30, nagrywamy... 33,13 spadło o 0,13. 33,13. No. I to skąd jest to... cena euro? Tak, dzisiaj. 1 euro. Czyli nie możesz kupić euro za 4,35 albo 4,32? Zakładam, że mogę. A jak pójdziesz tylko do kantoru? Tylko musiałby być chętny, który by mi sprzedał tyle za tyle. Kosztuje? Nie, no właśnie. Widzisz, to jest bardzo ciekawe generalnie. Już się kiedyś nad tym zastanawiałem, nad specyfiką rynku walutowego, ponieważ to jest taki rynek, na którym nie ma jednej ceny tak naprawdę. I możesz sprawdzać ten kurs walutowy i on jest jakby takim, daje ci orientację i w którym miejscu mniej więcej jest ten kurs złotego. Ale to nie jest, jak masz na przykład akcje spółki, no to one są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Nie kupisz tych akcji w jakimś kantorze, w galerii handlowej czy gdzieś, tak? Handel jest skoncentrowany w jednym miejscu. Jest nadzór państwowy nad tym rynkiem i tam składasz zlecenia za pośrednictwem instytucji, które mają na to papier, że mogą te zlecenie realizować, czyli biura maklerskie. I to w ten sposób działa. I jest jakby jedna cena w danym momencie danych akcji, tak? Wiesz, że jeśli KGHM na giełdzie teraz kosztuje 120 zł, to on kosztuje 120 zł, nigdzie indziej nie kosztuje 125 zł. A rynek walutowy tak nie działa, to nie wygląda w ten sposób. On jest zdecentralizowany i kursem walutowym właściwie jest, chyba trzeba by powiedzieć, jest kurs z ostatniej transakcji, tylko że tych transakcji no właśnie, jest przecież ja mogę sobie kupić u ciebie, jakbyś ty miał teraz euro w portfelu, ja przychodzę, mój Rafał, potrzebuję kupić 10 euro, bo jadę na narty do Austrii. A ty mówisz, nic za to nie kupisz, ale sprzedam ci 10 euro, 4,35. No ja mogę iść sobie za róg do innego Rafała i poszukać Rafała, który mi sprzeda za 4,34,90 na przykład. Tak.
Ale nie tracę czasu, że my kupuję u ciebie i drożej. I to, że my zawrzemy sobie taką transakcję euro po 4,35, to nie sprawi, że na stronie Pulsu Biznesu się zmieni cena ja euro. Chciał. Kuźniar kupił 10 euro od Czyli Hirsza. To też nie jest do końca prawda, że kursem walutowym jest kurs ostatniej transakcji. No, bo skala byłaby mała przy 10 euro, ale czasami... No dobra, zdarza, ale no jakbyśmy zobacz, handlowali 4 milionami euro, no, to skala byłaby już duża i wpłynęłoby to na notowania w Pulsie Biznesu? Może globalnie nie, ale zobacz, jak dzisiaj ja jestem tym, który co miesiąc próbuje znaleźć dobry moment na kupienie sobie dobrego kursu iluś euro, tam prawie 2000 euro na ratę kredytu mieszkaniowego, nie? Więc szukam momentu, w którym w danym miesiącu to euro będzie relatywnie najtańsze, no tak, nie? Więc tak, walczę, poszukuję, kombinuję. Czasami mogę powiedzieć, ja chcę i tak ostatnio robiłem, że 2 tygodnie czekałem na to, żeby... To jest zabawa, to jest parę groszy, ale myślę sobie, może wygram, że ustalasz sobie jakiś kurs i liczysz na to, żeby tak było. Ostatnio jak się spotkaliśmy tutaj, przychodzę, mówię, euro jest takie tanie, że kupuję teraz na początku miesiąca, a ty mówisz, poczekaj, może będzie jeszcze tańsze. I co było? Nie było, ale nie podskoczyło aż tak bardzo jak kiedyś, więc jest jednak coś takiego, że rzeczywiście możesz pokombinować. No ale jak słyszę, że ludzie wierzą, że kurs euro ustala wyszukiwarka internetowa, to myślę sobie, wow. Nie no, wyszukiwarka internetowa generalnie nie kreuje żadnej treści, prawda? Ona znajduje tą treść gdzie indziej. Tak. To jest forma dystrybucji cudzych treści, a nie kreowania swoich własnych nowych treści. To jest jakby fundamentalna różnica i Google tak właściwie ma... Chyba ze wszystkim. Mapy Google'a może są ich własną treścią, tak? Bo oni nie zasysają danych do map Google'a od kogoś innego, tylko sami przez to, że w każdym samochodzie jest jakieś urządzenie Google'a, które jest namierzane, mogą sobie tworzyć takie mapy, nie? Natomiast w zdecydowanej większości przypadków to jest jednak korzystanie z walutowych też tak, oczywiście a nie inaczej Google jest kształtowany kurs. No. Tak, znaczy ta afera generalnie była bardzo interesująca. Wracając do tego, skąd się bierze kurs walutowy. Tak naprawdę, oczywiście nasze transakcje nie mogą wpłynąć na to, co jest na serwisach informacyjnych, internetowych, ponieważ te serwisy są podpięte pod źródła z tymi danymi. Google na przykład jest podpięty, jak się okazało, pod firmę Morningstar, która dystrybuuje informacje z rynków finansowych. Ale Morningstar też nie jest sam w sobie źródłem, czyli Morningstar też musi brać kursy walutowe skądś. I są dwa główne źródła, dwa główne miejsca, w których te banki, które tworzą ten rynek finansowy, rynek walutowy, ustalają kurs, handlując między sobą walutą. I to jest po pierwsze terminal Bloomberga, czyli to jest Bloomberg po pierwsze, a po drugie to jest Reuters i to urządzenie Reutersa się nazywa Refinitiv. Reuters to jest agencja prasowa, natomiast jeśli chodzi o to narzędzie do zawierania transakcji, to jest Refinitiv Aecon, to się chyba nazywa, z tego co pamiętam. To są dwa urządzenia, których wynajęcie kosztuje bardzo dużo pieniędzy dla profesjonalistów, więc... Żadna osoba fizyczna prywatnie tego w domu nie ma, natomiast banki oczywiście z tego korzystają, żeby zarabiać na tych transakcjach walutowych i stamtąd się bierze te informacje. Chociaż nie wiem, czy Google biorąc z Morningstara, nie wiem, czy Morningstar jest podpięty pod Bloomberga, czy pod Refinitiv, trudno powiedzieć. Ciekawe jest też to, że w tym Bloombergu i w tym Refinitivie tak właściwie... masz zawsze ofertę kupna, ofertę sprzedaży, no i transakcję, no tak, prawda? Czyli tak naprawdę masz 3 kursy różne. No dokładnie. I one w normalnym dniu powszednim, różnica między nimi jest tak minimalna, że właściwie z naszego punktu widzenia jest niedostrzegalna. 10 euro jest niedostrzegalna, natomiast wiesz, gdybyśmy handlowali dużymi pieniędzmi, a tutaj mówimy oczywiście, o tym, że ludzie, którzy, minimum może robić maksimum. Natomiast ta różnica jest gdzieś tam, nie wiem, przy 4 cyferce po przecinku, prawda? Ale też nawet, nie wiem, czy nasi widzowie, choć zakładam, że tak, różnie może być, zdaję sobie sprawę, ale to, czego ja się uczyłem oglądając sobie swego czasu przez lata TVN CNBC, zastanawiałem się przez długi czas, po jaką cholerę wy podajecie 4 cyfry po przecinku kurs walutowy na wykresie, nie? Teraz już wiem, jako poszukujący walut, że to może mieć znaczenie przy jakiejś konkretnej liczbie. No może tak, mieć znaczenie, tak, ale nigdy się mówi euro... 4,30, tylko to 33,99 ma ogromne znaczenie też w sumie. No tak, bo jak masz kurs 4,33,13, no to w przypadku kupowania 1 euro to jest przesada oczywiście, ale jak kupujesz 100 euro, to to nie jest 4,33,13, tylko to jest 433 zł 13 groszy, czyli tak, to już wtedy może ma być sens, 15 nie? lub 20, a jak większość się ludzi częściej kupuje 100 euro, a nie 1 euro, więc tutaj jest ten sens właśnie. W każdym razie wytłumaczenie tej zagadki z Googlem wydaje mi się, że polega na tym, że masz ofertę kupna, ofertę sprzedaży i transakcje i wydaje mi się, że Google jak zasysa te dane,
skądś tam, to zasysa ofertę sprzedaży, czyli tak zwany ask, bo oferta kupna to jest bid, a oferta sprzedaży to jest ask po angielsku. Tą ofertę zasysa, tak? I to był 1 stycznia. Nie było żadnych transakcji na rynku walutowym, bo 1 stycznia to cały świat świętuje. Kacuje. Tak? Tak, więc nie ma żadnego ruchu na żadnym rynku walutowym. Natomiast te oferty w tych arkuszach zleceń, w tym Bloombergu czy w tym Refinitiv, są. I jeszcze druga rzecz istotna i charakterystyczna dla 1 stycznia. Najczęściej jak składasz zlecenia, ja wprawdzie nigdy nie dealowałem walutami na terminalu Bloomberga, ale handlowałem akcjami na giełdzie kiedyś. I podejrzewam, że na rynku walutowym te zlecenia mają tę samą cechę. One mają jakiś termin przydatności do spożycia. Możesz go w pewnym momencie wygasają. Możesz go ustawić, natomiast jak go nie ustawisz, to defaultowo one wygasają albo na koniec miesiąca. Albo na koniec sesji. Albo na koniec sesji, tak. Ale są też takie zlecenia, które wygasają na koniec roku. Więc masz sytuację, w której nie dzieje się absolutnie nic na rynku. Chcę KGHM po 150. Nic się nie dzieje na rynku, bo jest Sylwester, a potem jest nowy rok. Tak. Zmienia się rok, w związku z tym wygasa cała masa zleceń, które były w tym arkuszu. One znikają i zostają tylko niektóre z nich. W związku z tym ta różnica między ofertą kupna, ofertą sprzedaży robi się większa, tak? Jakby znika płynność z rynku, ponieważ stare zlecenia wygasły, a jeszcze nikt nie złożył tych nowych, bo wszyscy śpią jeszcze, nie? Bo jest nowy rok. I w momencie, w którym opierasz się na transakcjach, to jakby nie widzisz żadnej różnicy. Natomiast jeśli zasysasz ofertę sprzedaży, no to w tym momencie ta oferta nagle strzela ci w kosmos, tak? I podejrzewam, że to właśnie podał Google. I już Zasysał ofertę kupna, a nie sprzedaży, to byłoby nagle tąpnięcie w dół kursu walutowego i widzielibyśmy, że euro jest po 2 złote, a nie po 6. Co byłoby chyba jeszcze większą. Jeszcze większą byłoby to chyba to wtedy. Bo tu mamy tą sytuację, że ludzie widzą 6, myślą sobie, jest, co się dzieje, więc nagle wchodzą na wszystkie możliwe portale, żeby pokombinować, pokupować walutę i zaczyna się ruch, jakiego te portale dawno nie widziały, więc słusznie, tak jak mówisz, jeżeli ono ma kosztować dużo, to robimy jeden skok, jak nagle kosztuje mało, robimy drugi skok, ale suma summarum po oczyszczeniu tych danych budzimy się 2 stycznia i rynek nam się nagle uspokaja. 2 stycznia nagle wracają normalne zlecenia, wraca normalny rynek, wraca płynność. Robi się 4,30. Tak, i znowu różnica między ofertą kupna a sprzedaży jest praktycznie niezauważalna dla zwykłego konsumenta i problem w ogóle znika. Myślę, że ta afera u nas byłaby też zdecydowanie mniejsza, gdyby nie zainterweniował w pewnym momencie minister finansów sam osobiście na Twitterze, pisząc, że nic się nie stało. Tak? Tak. No bo jakby polityk się odezwał, no to sprawa od razu się zrobiła polityczna. Nie? I stąd od razu też dziennikarze polityczni się tym... Bo wcześniej to zauważyli pewnie tylko dziennikarze ekonomiczni, którzy wiedzą, o co chodzi, więc machnęli ręką. Normalna nie przyszło im do głowy, że ktoś zrobi z tego aferę. Tak? Odezwał się polityk, dziennikarze polityczni za tym poszli i afera się zrobiła. Zobacz, bo mówimy o aferze, bo siłą rzeczy przez chwilę te ceny rzeczywiście... No Sensacja. Natomiast to samo było z cenami paliw. Zobacz, jak niewiele w sumie no, dzisiaj... No, to było coś innego. Też, ale myślę bardziej o tym mechanizmie, który wciąż, niezależnie od tego, ile lat ludzie żyją na Ziemi, jest ten sam, nie? Ploteczka, a dzisiaj plotka może polecieć w sekundę globalnie niesamowicie i nagle po prostu robią się tłumy albo na Cinkciarzu, albo na Orlenie. No. No tak, ale to jednak nie było to samo, bo jeśli chodzi o ceny paliw, to rzeczywiście ploteczka, masz rację, tak, jakaś deformacja rynku chwilowa pod wpływem jakichś emocji, ale faktycznie zawierano transakcje. Znaczy ktoś kupował to paliwo po takich cenach, czyli faktycznie rynek w pewnym momencie tak wyglądał. A tutaj to nie był obraz rynku, to w ogóle był błąd ale, po prostu. Ale zobacz, ten mechanizm jest podobny, tak samo papier toaletowy w czasie COVID-u, albo kolejki do bankomatów, że wyjmujemy kasę, bo za chwilę jej nie będzie. Tak, bo ludzie się boją, że czegoś zabraknie. Tak. Ale tutaj nikt się nie bał, że zabraknie euro. Ale cena jest niezła, nie? Znaczy, gdyby... Ci, którzy mieli, chcieli sprzedawać, myślą sobie, no sprzedam, proszę. Znaczy, na pewno byli tacy w Polsce, którzy widząc tą cenę, byli gotowi wejść w to zachowanie. Już szukali otwartego kantoru, nie? Gdzieś, żeby kupić. Tylko, że to był 1 stycznia, więc pewnie im się nie udało, a 2 stycznia się okazało, że nie ma sprawy w ogóle, nie ma problemu. Oczywiście by się wprowadzili w kanał, no, gdyby kupili faktycznie gdzieś po 6 złotych euro, no, wierząc w to, co pokazuje Google. Ale dobra, doszliśmy do jądra problemu. Wyjaśniliśmy go, wiemy, że są 2 źródła i należy z nich korzystać i naprawdę sprawdzić sobie czasami. Znaczy mi się wydaje, czasami, że to tak jest. Tak? Okay. Natomiast pamiętaj, że też nasi stali słuchacze, ale ci nowi, którzy dołączają, niech spenetrują sobie wcześniejsze odcinki albo przy tym zostaną także. Nieraz mówimy, że na kurs dolara na przykład, bo zwykle to on jest taki bardzo dynamicznie zmieniający się w sytuacji jakiejś decyzji Fedu, jakiejś sytuacji na NYSE, albo jakiejś sytuacji NYSE, czy informacji New York Stock Exchange, tak. Albo sytuacji na rynku mieszkaniowym w Stanach, że nagle okazuje się, że ten dolar nam sobie skacze i ten kurs potrafi w ciągu jednego dnia naprawdę zrobić jump and down.
Tak. Wtedy to już nie patrzysz na Bloomberga albo na Reutera, prawda? To już rynek sam wpływa na kurs, prawda? Sytuacja rynkowa. No ale za pośrednictwem Bloomberga albo Reutera, no bo ci, którzy o tym decydują, ci, którzy no, reagują tylko, że na te dane... Reuters i Bloomberg tylko informuje, nie? Natomiast to, co wpływa na kurs... No właśnie nie, no bo... Znaczy tak, informuje, tak? My możemy sobie wykupić subskrypcję serwisu Bloomberga w internecie, albo nawet bez wykupowania za darmo możemy sobie tam zajrzeć. Natomiast jeśli chcesz faktycznie sprzedawać tego dolara i kupować dolara w ilościach hurtowych, bo jesteś bankiem, to musisz sobie kupić terminal Bloomberga, czyli hardware, a nie software, urządzenie, tak? I masz monitory, to widać na różnych filmach na ten temat, monitory są ogromne, albo siedzą goście przy biurku z 6 różnymi monitorami, to jest właśnie terminal Bloomberga i na dole jest klawiaturka, która wygląda inaczej niż zwykła klawiatura do zwykłego komputera, ponieważ są tam przyciski, które służą do kupowania i sprzedawania tych walut i wtedy kupujesz i sprzedajesz waluty, uczestniczysz w tym rynku. Tylko ten rynek nie jest taki jak rynek giełdowy, że składa się oferty kupna i sprzedaży i potem się paruje te oferty, jest jeden kurs, tylko to jest tak zwany over the counter, czyli rynek, kiedyś to się mówiło rynek pozagiełdowy, czyli rynek polegający na tym, że dwie strony transakcji mogą się dogadywać ze sobą bezpośrednio, nie za pośrednictwem jakiegoś trzeciego podmiotu, czyli giełdy, tylko jak oglądamy filmy o Wall Street, to widzimy, że ci goście tam ciągle byli na telefonach, tak? Można się zastanawiać właściwie, dlaczego oni byli na telefonach. To właśnie dlatego, że to był ten rodzaj rynku, że bezpośrednio się kontaktowałeś, jak miałeś coś do sprzedania, to bezpośrednio rozmawiałeś z kupującym, nie za pośrednictwem podmiotu, który to wszystko koncentruje w sobie, tylko linia była bezpośrednia. I dalej rynek walutowy działa w ten sposób, że znajdujesz sobie sam kupującego, jak masz do sprzedania jakąś liczbę walut i w ten sposób to się odbywa. Natomiast wszystkie te transakcje są jakby widoczne potem w tym terminalu Bloomberga. Widać, że to w ten sposób chodzi i jest ich tak dużo i ta płynność jest tak duża na tym rynku, że one wszystkie są mniej więcej po tym, jeśli się umawiasz, że kupujesz po tej cenie, która akurat się wyświetla w terminalu Bloomberga, no to nie wpływasz jak gdyby na tą cenę. Więc to nie jest tak, że te transakcje są zawierane po cenach od sasa do lasa i jest tam jakiś niesamowity rozgardiasz na tym rynku, tak? On jest na tyle głęboki i ta płynność jest tak duża, że ona pozwala tym kursom zachowywać się w sposób taki płynny i spokojny i w ten sposób to działa. Mówimy o dolarze, o euro tak samo, o franku tak samo. To wszystkie waluty działają w ten sam sposób? Działają generalnie w ten sam sposób, chociaż płynność jest różna, a największa jest na dolarach zawsze. W przypadku euro i złotego też myślę, że tam jest zadowalająca płynność. Jeśli chodzi o resztę, to tam już pewnie wygląda troszeczkę słabiej. Generalnie euro i dolar to są waluty dominujące, jeśli chodzi o handel walutami na świecie. Ten pomiędzy bankami. I pokazujące, jak wygląda w sumie rynek, prawda? Bo po kursach walut jesteśmy w stanie ocenić sytuację na rynku ekonomicznym globalnie. Tak, na rynku, na markecie europejskim albo na markecie amerykańskim. Tak mówimy, że rynek europejski, rynek amerykański, rynki azjatyckie, chociaż w przypadku rynku walutowego to jest chyba jeden i ten sam rynek cały czas. A która waluta jest mocniejsza? W tym, wiem, że to jest głupie pytanie, ale zastanawiam się, na ile euro jest bardziej podatne na wpływy dolara, a dolar na przykład na wpływy euro. Czy dolar jest wciąż taką walutą globalną, że tam Europa, mamy Indie, mamy Chiny, więc się tym nie przejmujemy tak bardzo. Co tutaj jest silniejsze albo co na co wpływa? Ale silniejsze, jeśli chodzi tak o istotność na rynku, czy silniejsze, jeśli chodzi o zmiany notowań? Zmiany notowań, o tym myślę sobie. Nie? No, bo... no to generalnie, wiesz, możesz szukać różnych powodów do zmian notowań, ale prędzej czy później zauważysz, że tak naprawdę nie ma większego, ważniejszego powodu niż perspektywy zmian stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. I to jest tak, że jeśli... Same perspektywy w ogóle. Tak, no bo rynek zawsze wycenia przyszłość, więc zawsze chodzi o perspektywę, a nie o decyzję. Chyba, że decyzja jest szokująca, zupełnie inna niż się rynek spodziewał, to wtedy na nią reaguje. Jeśli jest taka, jak rynek zakładał, to wtedy nie ma reakcji, bo ona wcześniej już była. Więc jeśli zakładasz, że... Aha, i jest tak, że zwykle jest, jeśli w jakimś kraju, no strefa euro nie jest krajem, tak, ale na jakimś obszarze stopy procentowe są wyższe albo mają rosnąć, to waluta, która obowiązuje na tym obszarze, powinna zyskiwać na wartości, a nie tracić. Czyli perspektywa wyższych stóp procentowych działa umacniająco na daną walutę, a perspektywa spadku stóp procentowych osłabia daną walutę. Jesteś w stanie powiedzieć w prosty sposób dlaczego? Dlatego, że jak mamy perspektywę spadku stóp procentowych, to wszystkie aktywa finansowe w tym kraju będą mieć niższe oprocentowanie, czyli lokaty i obligacje, tak? A jeśli napływa kapitał finansowy na dany rynek,
no to napływa najczęściej po to, żeby inwestować właśnie w tego typu instrumenty finansowe. Więc jeśli polskie obligacje dzisiaj dają 5% rocznie, a za chwilę wiesz, że będą obniżki stóp procentowych i za rok będą dawać 4% rocznie, no to relatywnie stracą na atrakcyjności, bo będą dawać mniej. A skoro relatywnie będą mniej atrakcyjne, no to skuszą pewnie mniej inwestorów, więc ten napływ w naszą stronę będzie mniejszy, a taki napływ umacnia złotego, no oczywiście, tak? No bo jeśli ktoś chce kupić polskie obligacje, a jest inwestorem amerykańskim, który ma w portfelu dolary, to najpierw musi kupić złote za te dolary, żeby potem za te złote kupić te obligacje. Więc najpierw jest transakcja na rynku walutowym, która umacnia złotego, bo ktoś kupuje złote, nie? Więc jeśli masz perspektywę obniżki stóp procentowych, to znaczy, że za chwilę relatywnie mniej atrakcyjne będą polskie aktywa finansowe. Jeśli one będą relatywnie mniej atrakcyjne, to napływ do nich będzie pewnie, tak zakładasz, nie wiadomo, czy to się sprawdzi, ale pewnie będzie mniejszy, a jak będzie mniejszy, to będzie w mniejszym stopniu napierał na umacnianie polskiej waluty, więc ona nie powinna się umacniać, więc powinna tracić. Jeśli oczekujesz, że ona będzie tracić, to tutaj uaktywnia się drugi czynnik, czyli inwestorzy spekulacyjni czysto, którzy myślą sobie, a nie będzie zyskiwać złoty, będzie tracić. To już teraz zagram pod to, że on będzie tracić. Bo na rynku finansowym są takie instrumenty, które pozwalają ci grać w obydwie strony. I ci inwestorzy obstawiają w tym momencie jakby z wyprzedzeniem, że tak się stanie i działają jak samospełniająca się przepowiednia, tak? Czyli widzisz coś, co pozwala ci myśleć, że za chwilę złoty się osłabi, podejmujesz takie decyzje, które sprawiają, że on się faktycznie osłabia. I to działa oczywiście na wielu walutach w obydwie strony. Tak samo jeśli widzisz coś, co pozwala ci myśleć, że za chwilę jakaś waluta będzie się umacniać, wchodzisz na ten rynek i ona automatycznie zaczyna się umacniać. W ten sposób to działa. Więc jeśli chodzi o relacje między euro i dolarem, to jest tak naprawdę kwestia tego, jeśli chodzi o dzisiaj, 2024 rok, to przed nami są obniżki stóp procentowych. Pytanie, gdzie będą obniżki najpierw? Czy najpierw Fed obniży stopy procentowe, czy najpierw Europejski Bank Centralny? Przez ostatnie tygodnie, przez końcówkę ubiegłego roku wydawało się, że będzie obniżać stopy procentowe najpierw Fed. W związku z tym dolar tracił na wartości w stosunku do euro. Euro zyskiwało, złoty też wtedy bardzo wyraźnie zyskiwał. Na przełomie roku pojawiły się bardzo dobre dane ze Stanów Zjednoczonych, z rynku pracy i ci wszyscy inwestorzy zaczęli sobie myśleć, kurczę, może jednak nie będzie Fed obniżał tak szybko tych stóp, bo to właściwie nie ma potrzeby, bo gospodarka radzi sobie świetnie, więc może nie będzie tak szybko obniżał tych stóp procentowych, więc może jednak to strefa euro będzie obniżać szybciej i nagle dolar zaczął się umacniać, a euro zaczęło tracić. Więc upraszczam tutaj oczywiście dość mocno, ale to jest tego typu gra, tak? Ci wszyscy inwestorzy patrzą na kolejne dane, które spływają z gospodarki europejskiej i z gospodarki amerykańskiej. Tych danych jest dużo, właściwie co dwa dni są jakieś dane, na które można reagować. No i dostosowują ten swój scenariusz, który wybiega w przyszłość, tak? Ten scenariusz jest wielowariantowy i tak właściwie to jest gra prawdopodobieństw, tak? Po każdych kolejnych danych sprawdzasz, który wariant jest bardziej prawdopodobny, który mniej. Tak. Jeśli zyskują na wartości, na popularności te scenariusze, które w przyszłości widzą wyższe stopy procentowe w Europie niż w Stanach, to powinno zyskiwać euro. Jeśli zyskują na popularności scenariusze, gdzie wyższe stopy są w Stanach, a nie w Europie, to zyskuje dolar. I to się tak toczy, właściwie tak można bez końca. Nie? Pamiętam też wracając, choć nie chcę już prehistorii odkopywać, ale podglądając sobie kiedyś TVN CNBC, byłem pełen podziwu, jak dane z rynku amerykańskich nieruchomości wpływały też na zachowanie dolara. Nagle się okazywało, że wow, był dobry miesiąc, sprzedali tyle, czy oddali tyle i tyle nowych mieszkań, boom. Teraz rynek nieruchomości w Stanach w ostatnich miesiącach zdaje się, że nie miał jakiegoś dobrego klimatu, ale to z kolei na przykład nie wpływało aż tak bardzo, bo inflacja była czymś tak dominującym, że to właściwie było takie, że od tego zależało być albo nie. Tak, bo generalnie też rynki finansowe lubią historię, bo to są ludzie. Ludzie lubią historię. I jak jest jakieś dominujące story na tym rynku, to gra się głównie pod to story. Natomiast czasami jest tak, że nie ma jakiejś dominującej opowieści. Weźmy mieszkania. I wtedy jakby z braku laku ten rynek szuka czegoś, tak? Emocji. A poza tym, tak prawdę mówiąc, często jest tak, że rynek właściwie niczego nie szuka i niczym się nie kieruje i czasami to jest po prostu kwestia przypadku. Natomiast media, które to opisują, w Polsce mieliśmy telewizję CNBC parę lat temu, jej już w tej chwili nie ma, natomiast w Stanach Zjednoczonych oczywiście nadal istnieją te kanały biznesowe, które nadają praktycznie na okrągło. No oni muszą coś, co godzinę jest serwis. To nie możesz mówić w tych mediach, że dzisiaj akcje wzrosły o 0,2%, tak właściwie nie wiadomo dlaczego, bo się nic nie stało. Wrócimy jutro. No, ale tak
tak się ułożyły transakcje, że podrożało troszeczkę, co byłoby zgodne z prawdą, tylko zawsze szukasz, że podrożały, bo tak? I patrzysz tak właściwie, co się wydarzyło. To był raport z rynku nieruchomości. A, no to może te nieruchomości, nie? To mogę, mogę podać, że podrożały akcje, bo były dane z rynku nieruchomości. Mam wrażenie, że to często na tej zasadzie funkcjonuje. Trochę tak też, mogło. Nie? Bardzo, bardzo dziękuję. W czasie naszej rozmowy, nagrywamy ją 9 stycznia, euro się umocniło o 0,03 grosza. Nieźle, co? Było 4,33. To było do złotego. No, nieźle, co? Ale 0,03 grosza to no bo... niewiele. No niewiele. Czyli mamy mikry wpływ na złotego, tak swoją drogą. No ale dlatego, że handlowaliśmy tylko 10 euro, nie? Ale bo nikt nie wie, co my tutaj mówimy w tej chwili, bo dopiero to nagrywamy. Dokładnie, wpływ możemy mieć, jak to zostanie opublikowane. O, zostańcie i zobaczcie, jak zatrzęsie się rynek wtedy. Rafał, dziękuję za dziś. Dziękuję. Dziękujemy za twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska, realizacja i dystrybucja Kasia Harbar, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.